Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 45. spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę, dzień Merkurego. Czyli oczywiście komunikacja, inspiracja i motywacja. Dzisiaj rozpoczniemy od tej komunikacji, ponieważ chciałabym bardzo, bardzo dużo powiedzieć Ci, co wydarzyło się w ostatnim czasie i co przed nami. Zaczniemy może od tego, że oczywiście jesteśmy już po pełni Księżyca, po 69. rytuale dla Matki Ziemi, po zaćmieniu Księżyca i w tym momencie mamy ten Księżyc malejący, czyli wszystkie energie jak gdyby skoncentrowane są bardziej na Tobie, bardziej na tym, co chcesz zmniejszyć. Ale symbolika 45 jest bardzo wyjątkowa. To jest ta czwórka, czyli oczywiście granice, bariery. To są te pozytywne struktury, ale również piątka. I piątka kojarzy się zawsze z pentagramem, czyli ochroną. I tak jak ja dzisiaj jestem w kolorze niebieskim, ponieważ jest dosyć zimno, chłodno, pora deszczowa. Mam nadzieję, że siły wyższe pozwolą nam nagrać dzisiejsze spotkanie bez deszczu, tak abyśmy mogli te wszystkie tematy poruszyć, bo jest ich bardzo dużo przesłań. Zaczniemy może od tego, że dokładnie jutro mamy naszą 45. ceremonię i dotyczy ona wszystkich zdolności wyższych, które w tym momencie aktywują się w Tobie. I teraz tak, każdy z nas ma inne zdolności, ponieważ każdy z nas jest inny, ma inne powołanie i takie czy szczególne talenty są mu potrzebne, aby to powołanie zrealizować, czyli te cele duszy w tej tutaj inkarnacji. A ta inkarnacja tutaj i teraz jest bardzo ważna, ponieważ jest to jedna z ostatnich inkarnacji w tym procesie przed nadejściem tego szczególnego czasu, tego złotego wieku na naszej Matce Ziemi i dlatego bardzo wiele dusz przychodzi tutaj po raz ostatni, aby pewne rzeczy przepracować, zrozumieć i wejść jak gdyby na wyższy poziom, zanim powędruje do innych przestrzeni. I teraz wyobraź sobie, że mamy te pewne etapy i każdy z nas jest mniej więcej troszeczkę na innym poziomie, na innym etapie, ale ogólnie te energie wokół nas są bardzo podobne. Czyli ten pierwszy etap to jest ta gąsienica, która pełza po ziemi, która jest bardziej w tym świecie materialnym, która doświadcza tego materialnego. Ten kolejny etap to gdy ta gąsienica chce się przemienić w motyla, to musi przejść przez stadium poczwarki. I jak wiesz, poczwarka zazwyczaj buduje sobie kokon, zanim przekształci się w motyla. I tak większość ludzi tutaj na Ziemi jest w momencie takiego właśnie kokonu. Czyli siedzą w kokonie, jest tam cieplutko, jest tam przyjemnie, no ale jest również ciemno i nie widać tego, co jest na zewnątrz. Wyobraź sobie, że siedzisz w takim kokonie, no to co tam widać? Wydaje nam się, że to, gdzie jesteśmy, to już jest wszystko, że to już jest jakieś takie bezpieczne miejsce, nic bardziej błędnego, tylko że gdy mamy te klapki na oczach, to czujemy się czasami bezpiecznie, bo nie widzimy niebezpieczeństwa. Ale większość z nas, gdy spotykamy się na naszych spotkaniach, jest już na tym etapie wyjścia z kokonu, czyli aktywują się te zdolności wyższe, czyli ta większa delikatność, wrażliwość, gdzie mamy jak gdyby oczy dookoła głowy, czy we wszystkich częściach naszego ciała, czyli jasność.